Na prologu bardzo dobrze wypadli Wiesław Stec z Maciejem Maciejewskim. Czwarte miejsce wśród polskich załóg. Nowszy model Toyoty nie jest to ten samochód. W ubiegłym roku jeździł Krzysztof Hołowczyc. Krzysztof Hołowczyc wreszcie rozstał się z wysłużoną Toyotą. Na polskim po raz pierwszy wystartował nowym modelem Celiki, przygotowanym również w grupie N. W klasyfikacji krajowej Bogdan Ludwiczak i Krzysztof Szeszko zajęli na pierwszym odcinku doskonałe piąte miejsce. Chyba największy aplauz wśród zgromadzonej publiczności wywołał przejazd poloneza braci Wodniaków. Nie najlepszy okazał się pomysł głębokiego wjazdu w trawę. Za kierownicą N-grupowej Toyoty Corolli Damian Gielata. W piątkowy poranek blisko 100 załóg wystartowało spod hotelu Wrocław do zmagań na trasie 51. rajdu Polski. Jako pierwsi wyruszyli Patryk Sniers i Dany Kolebante. Trasa rajdu uległa niewielkim zmianom w stosunku do poprzednich imprez. Między innymi odpadł najodleglejszy odcinek specjalny położony przy granicy polsko-czeskiej, słynna Spalona. W padnięciu Trelesa Patryk Sniers królował niepodzielnie na wszystkich odcinkach specjalnych drugiego etapu. Z kolei Włoch Vanio Pasquali podróżował na niezagrożonej drugiej pozycji. Po drugim odcinku z rajdu wycofuje się Paweł Przybylski. Na szóstym awaria skrzyni biegów eliminuje z walki Roberta Herbę. Andrzej Koper plasował się na trzecim miejscu w klasyfikacji Mistrzostw Polski, ale w jego Renault zepsuł się układ kierowniczy i zawodnik zrezygnował z dalszej jazdy. Andrzej Chojnacki z Piotrem Namysłowskim kończą drugi etap na trzecim miejscu w grupie N. W klasyfikacji krajowej znajdują się na drugiej pozycji. Znakomicie jadą Bogdan Hering i Barbara Stępkowska. Plasują się w okolicach szóstego miejsca w rajdzie i są jednocześnie najlepszą polską załogą. Cezary Fuchs doszczętnie rozbija Forda Escorta o drzewo na piątym odcinku specjalnym. Wiesław Stec z Maciejem Maciejewskim plasują się pod koniec pierwszej dziesiątki. Mariusz Piton na ósmym odcinku wypada z drogi i ląduje kilka metrów niżej, tuż nad lustrem wody Jeziora Bystrzyckiego. Co jego zdaniem mogło być przyczyną wypadku? Jak zwykle błąd. Błąd, no, poparty złą nawierzchnią, akurat, jak to się mówi w rajdach, nadzialiśmy się na łatę smoły, która była całkowicie roztopiona i nie było żadnego hamowania przed tym nawrotem. Dodatkowo miękkie bariery, które nie wyhamowały auta przy uderzeniu bocznym. Na dziewiątym odcinku Maciej Kołomyjski miał kłopoty. Strata, jaka z tego wynikła, zepchnęła go na 14. pozycję. W eskorcie Romualda Hałasa psuje się skrzynia biegów, uniemożliwiając dalszą jazdę. Robert Gryczyński po drugim etapie był czwarty w klasyfikacji krajowej. Na 14. odcinku w jego Fordzie posłuszeństwa odmawia sprzęgło i Gryczyński kończy rajd. Sławomir Szapiński nie ukończył rajdu Elmot i teraz na polskim sytuacja powtarza się. Dariusz Wilkijowski i Marcin Augustyn. Po drugim etapie są na 10. pozycji w generalce i na 3. w klasyfikacji Mistrzostw Polski. Waldemar Doskocz wycofuje się z powodu defektu układu kierowniczego w Renault. Jest to pierwszy od kilku lat rajd, na którym ten zawodnik nie ogląda mety. Zenon Sawicki i Jarosław Baran wycofują się na skutek awarii samochodu. Na szczycie hamowanie pełne, lewy 2, ciąć styk. Kto? Na szczycie hamowanie prawy 2, ciąć styk. Do lewy 2, nie ciąć.
przechodzi prawy dno do hamowania, prawy dwa na główną, wybija styk do lewy dno. Przechodzi w lewy dno do hamowania, prawy dwa dno. Widoczny dym był pierwszą oznaką pęknięcia przedniego mostu. Przechodzi w lewy dno i sto. Lewy trzy śmiało przechodzi w prawy trzy. Piotr Świeboda po wycofaniu się do skocza przesunął się na drugą pozycję w klasie A7. Jacek Jerzyna i Andrzej Białowąs prowadzą w klasie N3. Lider w N3 Robert Kępka na jednym z odcinków wypadł z drogi. Jego samochód stoczył się ze skarpy na przejechany przed momentem fragment trasy. Tak więc niektórzy kibice mieli niepowtarzalną okazję oglądać dwa przejazdy Roberta Kępki na tym samym odcinku. Wypadek ten zepchnął Kępkę na dalsze pozycje w klasyfikacji. Drugi w klasie N3 był Janusz Kulik na Oplu Kadecie. Tutaj pech dosięgnął Jerzego Pajdaka i Witolda Sadowskiego na N-grupowym Renault Clio William. Na skutek tego wypadku zmuszeni byli wycofać się z rajdu. Zalmowali wysokie drugie miejsce w swojej klasie. W klasie A6 z blisko 4-minutową przewagą nad następnym zawodnikiem prowadzą Artur Wodniak i Maciej Wodniak. Dobra pozycja po wczorajszym Super OS-ie, tylko sekunda startu do pierwszego zawodnika. Co się stało dzisiaj? Na pierwszym odcinku mieliśmy problem z turbodoładowaniem. Uległa zniszczeniu turbina. Straciliśmy 4 minuty, serwis wymienił, spóźniliśmy 17 minut. No, ale niestety prawdopodobnie na skutek awarii pierwszej turbiny mamy na drugim odcinku problemy z silnikiem. Jakieś odgłosy niepokojące się wydobywają, więc nie było sensu już tak tego samochodu męczyć. Poza Pawłem Przybylskim podczas drugiego etapu z rajdu odpadli Gustavo Teles, Jorge Bika, Robert Herba, Andrzej Koper, Waldemar Doskocz, Krzysztof Hołowczyc, Romuald Hałas, Cezary Fuchs i Mariusz Picoń. Patryk Siniers i Dany Kolebanders nie dali nikomu żadnych szans i wygrali rajd Polski. W roku 1994 zostali mistrzami Europy, pokonując Niemca Dietera Deppinga i Włocha Vanio Pasqualego. Trzecie miejsce zajęli Dominique Brunel i Jean-Marc Fortin z Belgii na Lanci Delta Integrale. Grupę N na 51. rajdzie Polski wygrali Włoch Pier Giorgio Bedini i Raffaele Caliro. Najlepsza polska załoga dojechała na 7. pozycji w klasyfikacji generalnej. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska zwyciężyli również w klasie A7. W formule drugiej, a więc w klasyfikacji samochodów z napędem na jedną oś. Za Bogdanem Heringiem uplasowali się jadący Fordem Escortem Andrzej Chojnacki i Piotr Namysłowski. W klasyfikacji krajowej grupy N zajęli pierwsze miejsce. Doskonale jadący Dariusz Wilkijowski odpada z rajdu na ostatnim, 20. odcinku specjalnym. Maciej Kołomyjski i Sławomir Łuba zajęli tym razem dalszą pozycję. Trzecie miejsce w krajowej klasyfikacji generalnej zdobyli Wiesław Stec i Maciej Maciejewski na Mitsubishi Galant VR4. Tuż za Stecem rajdu kończyli Piotr Świeboda i Malina Wiechowska na Oplu. Klasę A5 wygrał pięknie jadący Inżyk Sztolfa na fabrycznej Skodzie Favorit. Prowadzący w klasie N3 Jacek Jerszina na ostatnim odcinku ukręca półoś w Peugeocie i również nie kończy rajdu. Duży sukces odnieśli N-grupowym Oplem Kadetem Janusz Kulik i Dariusz Burkat. Krajowe generacje wywalczyli 5. pozycję, a ponadto wygrali klasę N3. Włodzimierz Skrocki i Erwin Meissner mogą mówić o pechu. Na przedostatnim OS-ie uszkadzają zawieszenie Golfa. Jego naprawa trwała zbyt długo i Skrocki został zdyskwalifikowany. Toyotę po Krzysztofie Hołowczycu przejął Marek Sadowski.
wygrywają wraz z Jarosławem Kamolą klasę A8. Robert Kępka i Klaudiusz Rak zajmują drugą pozycję w klasie N3. Tuż za Robertem Kępką plasuje się Krzysztof Wołkowyski z Robertem Domańskim. Dwie jednocześnie przebite opony i awaria hamulców tylnej osi pozbawiają prowadzenia w klasie A6 Artura i Macieja Wodniaków. Zwycięstwo w klasie N1 odniósł Witek Milan na Skodzie. W klasie N2 na drugim miejscu dojechał Piotr Cekiera i Artur Kobos. Na ostatnim odcinku dojazdowym do mety psuje się Honda Konrada Gałuszy. Na skutek przekroczenia limitu spóźnień zawodnik zostaje dyskwalifikowany. Ponownie w klasie A0 najszybszy był Jacek Sikora na Cinquecento. Podczas drugiego etapu urwana linka od gazu powoduje spadek Jerzego Dyszego na odległą pozycję. Ostatecznie załodze Peugeota udaje się dojechać do mety na pierwszym miejscu w klasie. Marek Ryndak jest zawodnikiem mającym na swym koncie największą liczbę startów w rajdzie Polski. Tak cieszyli się ze zwycięstwa Patrick Sneers i Danny Kalebanders. Patrick, jak doszło do twojego zwycięstwa? W jaki sposób udało ci się być na prowadzeniu od startu do mety? Zaatakowałem na samym początku. Wczoraj udało mi się uzyskać przewagę, a dzisiaj starałem się ją utrzymać. I to jest najlepszy sposób, aby wygrać rajd. Nie można atakować przez cały czas, ponieważ jest to zbyt trudne dla samochodu, zbyt obciąża jego mechanizmy, można także wówczas popełnić wiele błędów. Trzeba być cały czas bardzo skoncentrowanym, szczególnie na tak trudnej trasie jak tutaj. Zwycięzcy klasyfikacji krajowej Bogdan Hering i Barbara Stępkowska na Renault Clio Williams. Rajd Karkonoski w tym roku został rozegrany w lipcu. Zawody rozpoczęły się kilkukilometrowym odcinkiem specjalnym rozgrywanym na ulicach Jeleniej Góry. Rajd Karkonoski był dodatkowo eliminacją mistrzostw strefy Europy Centralnej. Dzięki temu do Polski przybyło kilka czeskich załóg. Do Super OS-u załogi startowały w odwrotnej kolejności. Pierwszym zawodnikiem na trasie był jadący maluchem Piotr Grabek. Cezary Zalewski zawsze uzyskuje dobre czasy na odcinkach specjalnych. Gorzej jednak wypada, jeżeli chodzi o skuteczność dojeżdżania do mety. Również w rajdzie karkonoskim jego dokonania nie odbiegały od normy. Inżynier Sztolfa i Mirosław Panta, fabryczni zawodnicy Skody, dali się poznać z dobrej strony na rajdzie Polski. Byli oni ostatnią załogą, która pokonała trasę odcinka w Jeleniej Górze. Jadący po Sztolfie Dariusz Marciniak na jednym z zakrętów nie opanował swojej Toyoty Corolli i wypadł z drogi. Samochód uderzył w grupę kibiców stojących na chodniku. 5 rannych osób odwieziono do szpitala. Po wypadku organizatorzy postanowili przerwać rozgrywanie Super OS-u.
Drugiego dnia zawodnicy wyruszyli na 15 odcinków specjalnych o nawierzchni asfaltowej. Natomiast etap trzeci odbył się na 8 odcinkach szutrowych. Biała Toyota Celica Pawła Przybylskiego i Krzysztofa Gęborysa, jeśli tylko nic się w niej nie psuje, jest nie do pokonania. Zawodnicy bez problemów kończą drugi etap na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, wygrywając po drodze 10 OS-ów. Bogdan Hering z Barbarą Stępkowską pod koniec etapu niegroźnie dachują swoim Renault. Poza tą przygodą szybka i skuteczna jazda pozwoliła im uplasować się na świetnym drugim miejscu tuż za Pawłem Przybylskim. Trzecią załogą w generalce są Robert Herba i Artur Skorupa na grupowym Nissanie Sun. Jak dotąd udało im się ukończyć zaledwie jeden rajd na 4 rozegrane. W Karkonoszach na razie nie mają problemów z samochodem. Pech znowu dosięgnął Waldemara Doskocza i Aleksandra Dragona. W prowadzonym przez nich Renault Clio już po kilku odcinkach psuje się wspomaganie układu kierowniczego. Awaria identyczna z tą, która wyeliminowała tę załogę z walki w rajdzie Polski. Tym razem, mimo awarii, ambitnie kontynuują jazdę. Krzysztof Hołowczyk z Maciejem Wisławskim prowadzą w grupie N. Nowa Toyota Celica grupy N prezentuje się doskonale i jak dotąd nie sprawia problemów. Wiesław Stet z Maciejem Maciejewskim kapitulują po awarii skrzyni biegów w ich Mitsubishi. Niezbyt szybko jak na możliwości podróżują Romuald Hałas i Zbigniew Atłowski. Po drugim etapie zamykają pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej. Sensacyjnie jeżdżący w tym sezonie Andrzej Chojnacki na 9 odcinku wypada z drogi i wycofuje się z rajdu. Do wypadku był liderem w grupie N. Z powodu problemów technicznych mety nie osiąga także Marek Sadowski. Mitsubishi Galant Ryszarda Granicy niemal od samego początku rajdu miało lekko uszkodzony tył. Do tragedii doszło na trasie 8 OS-u. Na prawym zakręcie samochód Granicy uderza lewym bokiem w drzewo. Wypadek jest bliźniaczo podobny do tego, któremu uległ Marian Bublewicz. Nieprzytomny kierowca z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Pilot Mieczysław Sieczkowski odniósł mniejsze obrażenia. Dariusz Grzybowski i Marcin Augustyn na grupowym Fordzie Sierra kończą drugi etap na 5. miejscu. Coraz szybciej jadą Andrzej Koper i Jakub Mroczkowski. Niebieskie Renault Clio Williams znajduje się na 6. pozycji. W mistrzostwach Polski jeździło także Audi Quattro. Za sterami tego bardzo głośnego auta Wojciech Nosalik i Eryk Szafrański. Robert Gryczyński, 5. w klasyfikacji, zmuszony jest wycofać się z rajdu po awarii samochodu. Mariusz Ficoń i Marek Skrobot są na końcu pierwszej dziesiątki. Tuż za Ficoniem plasują się Maciej Kołomyjski i Sławomir Łuba. W dół klasyfikacji zepchnęła ich ponad 3-minutowa kara za zbyt późny